Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cyborg, a to jest Dead Space. Witam was jeszcze raz bardzo serdecznie, dawno mnie nie było, z czego bardzo żałuję. Miałem ciężkie ostatnio dni, mało miałem czasu, ale za to wrzucałem dla was SV vlogi i moje wyjścia z deski. Tak jak widzicie, co jest na kanale. Mam nadzieję, że podobają się moje vlogi, te, które wychodzę z moją dziewczyną, oraz to, co jeżdżę na desce, moje montażyki. No ale ile można? Czas trochę sobie pograć. No i jakiś dawno temu, czy niedawno, kupiłem na Steamie Dead Space 1 i 2. Bardzo przyzwoitej cenie. No i postanowiłem sobie, że zrobimy filmik. To jest całkowity początek gry po intrze, którym nie chciałem wam pokazywać, bo to bez sensu marnować na to czas. Na razie zajmiemy się samym gameplayem. No macie, jak zawsze na początek jest... jak to się mówi? Tutorial, jak grać, tak? Pokazuje nam wszystko. No i chciałbym sprawdzić, słyszałem, że ta gra jest naprawdę dobra. Co z tego, że firmy Electronic Arts, ale jest na pewno straszna i o to w tym chodzi, tak? Horrory powinny być straszne, a nie do dupy jak Resident Evil. Resident Evil jest fajne, ale... nie jest aż takie straszne. No zobaczymy, jak to z tym wyjdzie. Gra jest po angielsku, tylko czemu nie ma napisów? Zróbmy sobie chociaż... Subtitles! Po angielsku. Visual. Nie wiem. W audio subtitles. Okej. No i mamy w końcu napisy, lepiej się czyta. Dobra. Isaac, log in and see what you can find. Jak widzicie, Isaac to główny bohater, jako jedyny w zbroi. No i co? Jeśli chodzi o fabułę, tak. Przeleciliśmy tutaj, bo straciliśmy kontakt z tym statkiem. No i coś nas łupnęło i walnęliśmy w niego. No. Lokator, map screen. Aha, to jest bardzo fajne. To pokazuje nam w sumie, gdzie iść. Można równie dobrze... No. Musimy teraz chyba coś tu włączyć. Cyk. Włączamy. No, statek jest bardzo skorzony. Nie wiadomo w ogóle o co kaman. Nie widać wszędzie krew. Gra wygląda bardzo ładnie jak na... Ona nie jest za nowa, tak? Ale wygląda rewelacyjnie, ma bardzo ładną grafikę. Tak jak mówiłem, trzeba trochę sobie pograć, tak? Więc postanowiłem, że zagramy sobie trochę. Nie jakaś seria czy coś. Co? Uwaga! O ja pierdolę! Ajajajajajaj! Czekaj! Zabijcie gnoja! Dobra, uciekajmy! Aaa, tędy! Aaa, jest za mną! Uciekaj, 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 uciekaj! Uciekaj! Uciekam, uciekam! Nie! Tylko! Ej, to jest! Ło! Wow. O, jest! Trzyma gra w napięciu. Ej! Zapomniałem nacisnąć, ale błąd nie wszedł tutaj. Dobra, to było straszne i mnie trochę... O Jezu! Nie, 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 nie. Co mam teraz robić? Jezu! Dobrze. No, nieźle, nieźle. Jak na sam początek gry, to... się trochę postraszyłem. Wystraszyłem. No, powiem wam szczerze, że naprawdę spoko. No i co dalej mnie czeka? Dobra. Teraz... O, patrzcie, kawałek... A, bo tutaj nie, że kończyny odpadają, to zawsze. O kurde. Nie lubię tych dźwięków, nie podoba mi się. Nie podoba mi się to! Fire... Przecież strzelać się musimy wycelować, dobra. Reload to R. Można uderzać. Spacją robimy
Rozpaćkaj się. Tak, to wiem. O, jaki te krzyki. Ej, już wam pomagam, ale ja mam tutaj samouczek, który muszę przejść. No i oczywiście mamy itemy, tak. Itemy, które zbieramy. Mamy inwentory pod i. O, widzicie. Można sobie zbroję ulepszać. Bardzo fajna sprawa. Czy mamy airbag? Trochę doświadczenie też tutaj jest. Tak, a, bo możemy ulepszać tę zbroję, więc mamy... Ma w sumie elementy RPG, GGG. Tu jest zamknięte. Gdzie mamy? I skorzystajmy z naszego. I lipnie, bo tutaj nie możemy wejść. I co teraz? Już wam pomagam! No bez przesady, ludzie! Ludzie! No i mamy kredyty. Gdzie? Dobra, idźmy tam. I co? Co strzelić? Głupio, ale wstyd się zgubić. Co teraz zrobić? Co tam strzelić w to? A, faktycznie. O Jezu! Ja pitole. Nogi mu strzelę. I się rozpaćka chłopak, ale one czasami ruszają się, więc trzeba go... A, dobić! O! Biedny. Ale go też dobimy, bo oni się mogą tam w nich zamienić. Ja pitole, gra... Cześć, gramy to już 6 minutek. 6 minutek gry i... Jest naprawdę zajebiście i dopiero pierwszy przeciwnik, którego mogłem zabić. I co dalej nas czeka? Strasznie, jeśli chodzi o gameplay, tak? To ciężko mi się tutaj Jezus Maria! Przepraszam was bardzo, ale chyba będę nagrywał to z kamerą, bo to będzie dużo ciekawsze. Mam kasę. Ja nie mogę. Nic nie zauważyłem, ale usłyszę to. I się wystraszyłem. Dobra, na szczęście jeszcze ani razu życia nie straciliśmy. Czyli jak chcemy się wyleczyć, to trzeba wziąć Q. Okej. Everybody listen up. They use the vents. That's how they get around the ship. Stay away from down. Get back. Jezu, te potwory są wszędzie. O kurde, mam nadzieję, że sam nie zostanę. Halo? O. Skrzyneczka. O, żyją! No proszę. O, to jest... O, ale najnowszy Skype? Zajebisty. W 3D, też chciałbym taki. Widzicie? No, co ty nie powiesz? Oni nie są przyjacielcy, mają tyle... Oni chcą tylko przytulić i wbić swoje ostro w twoją dupkę. No, no, no. Wiecie co powinniście zrobić, jak bohaterowie? Wysadzić ten statek w pizdu i wszystkich zabić. Siebie oczywiście też. No, prawda. No, ma niech ona sobie pokadamy, sobie popatrzmy na grafikę tekstur. Jest bardzo ładne, cienie są naprawdę fajnie, przechodzą. A, znajdziemy co się da. Aha, czyli żeby tutaj potrzebny nam jest dateboard. Okej. Którego nie mamy. No i już wiemy co robić. Czyli na przykład G, map, hej, M. Tu jest zaznaczone tak. O, ale w 3D! Ale zajawa! Zoom. Ścieżka. AE. Change objective. Czy coś tam można zmienić? No dobra. Jedźmy dalej, dzieci. Dateboard is missing. To pierwszy zapis. Akcept. Jest. Jest zapisane i idziemy dalej.
No, musimy być czujni na każdym kroku. Zagramy sobie jeszcze do następnego zapisu. Pewnie tam też będziemy szli. O, plazma, naboje na plazmę. Ciekawe, czy to są inne bronie. Pewnie tak, ale nie jestem pewien. Mówię, ja nie grałem, nie śledziłem tej gry wcale, jak ona wygląda. Trójeczkę tylko sobie trochę obejrzałem, ale słyszałem, że jest słaba. I jedynka jest taka najbardziej fajowska, więc mam nadzieję. Isaac, be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs, dismember them. That should do the job. A, czyli w ich kończyny strzelać. Aha, żeby ich spowolnić. No dobra, czyli z tego co widzę, to będzie przeciwnik, tak? Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, no to wyskakuj, żeby mieć z głowy, a nie tak pokryją, bo co? Ja pierdzielę, trochę jak obcy... Ósmy paszer na stromę, to mi się trochę z tym kojarzy. O, to jest fajny patent. To słyszałem, patrzcie. Jezu, te dźwięki tej gry są też... Czyli co, namierzamy? I C, i możemy wtedy przejść. O Jezu, Jezu, Jezu. Bardzo fajne, bardzo fajna moc. No, przestało. Masakra, dobra. Już wiem, jak to robić. Okej, trzeba pozbierać trochę mocy. Ej, to już jest praktycznie, zaraz będzie 15 minut i jest zapis. I na razie na tym zakończę. Jeśli wam się podoba, chcecie więcej z tego filmiku, zostawcie lajka lub komentarz. A jeśli nie chcecie, no to łapkę w górę i będę wiedział, żeby dalej tego nie robić i nie męczyć was taką głupotą. Zapiszmy sobie jeszcze raz. No i co? Oceniajcie, jeśli się gra wam podoba, może jeszcze Steam zrobi jakąś promocję i również szukajcie gry na Origin. Trzymajcie się, Cyborg się z wami żegna. Pa, pa!